Witam serdecznie i odpowiadam na trudne pytania, bo pytania były trudne. Pan Michał Małkowski. Panie Piotrze, ojej, tym razem panom chciało się grać. Niepomniaściej sporo ryzykował, nie tylko nie wymieniając hetmanów, odbił pionem na f6, ale i oddając dwie wieże na hetmana. No ale remi było do 130 ruchu, panie Michale, więc pan komentuje partię szóstą. Dzisiaj widzieliśmy partię siódmą. Zgodnie zmierzali ku remisowej granicy, jak to się ładnie mówi. Pan Radosław. Być może mecz już został rozstrzygnięty, choć Magnus też dał kilka szans, by wynik był odwrotny po zremie. Nie został rozstrzygnięty. Obstawiam, że będzie dogrywka, panie Radosławie. Jest zakontraktowana dogrywka i musi się odbyć. Zresztą proszę zobaczyć mecz o Mistrzostwo Świata, Polski czy tam coś. Wszędzie są dogrywki. Pan Piotr. Ja oglądałem transmisję w chwili, gdy Niepomniaści miał przewagę. Kiedy on miał przewagę, panie Piotrze? Tam nie było przewagi. Tam białe cały czas miały pewną twierdzę, panie Piotrze. Pan Mariusz Tunio, ależ to był maraton. Magnus to jednak prawdziwy geniusz szachowy. Nie, panie Mariusz Tunio. Tamtą pozycję, którą grał Magnus Carlsen, każdy szachista grający powoli, spokojnie, cierpliwie, bez pośpiechu, prawdopodobnie też by wygrał. Czarnym było się trudno bronić. Prawdopodobnie by wygrał. A białe miały prosty plan gry. Pan Damian Waligórski. 9 godzin temu. Oj, 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 pan Damian mi tu przywalił. Panie Piotrze, takie komentarze były na miejscu, gdy zawodnicy robili szybkie remisy. Panie Damianie, zawiodłem się tą analizą, ponieważ mógł pan solidnie skomentować pierwszą partię, gdzie gracze podeszli pryncypialnie i pokazali coś od siebie. To ja chcę panu powiedzieć, panie Damianie, że komentarz partii polega na komentowaniu kluczowych, przełomowych momentów. Kluczowe, przełomowe momenty są wtedy, kiedy zmienia się pozycja. I był taki jeden przełomowy punkt w pozycji w 130 posunięciu. I jak najbardziej wskazałem, że jest to przełomowy moment, pokazałem dwa ruchy, które były lepsze, aczkolwiek nie zrobiłem dwóch podstawowych rzeczy. Nie udowodniłem, dlaczego to przegrywa i nie wskazałem, jak się po tych dwóch ruchach remisowało, ponieważ musiałbym poświęcić kilka, może kilkanaście godzin analizy tej pozycji. Skorzystałem, tylko wskazałem, jak podają tablice Nalimowa, co podają w tej pozycji. One nie podają co, jak i gdzie, tylko podają w ilu ruchach jest wygrana, który ruch wygrywa w ilu ruchach, a który remisuje. I powstrzymałem się od własnych dopisywanych głupot, jak to niektórzy mają na miejscu. Także, panie Damianie, nie zmienia to postaci rzeczy, że grali takie wrzutki o czasie reklamowym, w momencie, gdy ważą się losu meczu, nie przydają powagi pańskiej analizie. Panie Damianie, a mi nie wolno pożartować. Kochany panie Damianie, jakby tu powiedzieć, panie Damianie, spotykam się, ponieważ znam kilka, operuję kilkunastoma językami sprawnie, panie Damianie, więc znam opinie szachistów silnych, słabych, bardzo silnych, średnio silnych na temat tego meczu. I takie są opinie, że panie Damianie, no dziś znowu, nie wiem, czy pan widział, zachęcam do obejrzenia. Mało pryncypialnie, do remi, do remi, do remi. Oddaję biały kolor. Jeżeli zawodnik Niepomniaści nie przyjmuje ataku marszala, znaczy, że jest nieprzygotowany, ja nie wierzę, że Carlsen chce zagrać atak marszala, że to jest na postrach,
jeżeli nie przyjmuje ataku marszala, to nie powinien grać partii hiszpańskiej. Albo powinien gdzieś wcześniej zboczyć. Albo zagrać jakieś inne posunięcie. Jakiś debiut. Inny. Przykład, to nie jest nowum. To nie jest nowum. Jak ten, jak mu tam, Kasparow z tym swoim kolegą, co po 50 razy wychodził w czasie partii do toalety, w czasie jednej partii, grali mecz o WC Szachy, w organizacji WC Szachy, tak się nazywało, WC Szachy, to tam ten drugi właśnie grał obronę berlińską, wariant Rio de Janeiro i Kasparow podobno nic nie uzyskiwał, a nawet miał minusy. To co Kasparow nie może zagrać hiszpańskiej? To co Kasparow nie może zagrać w pierwszym ruchu D4? To co Kasparow nie może zagrać w pierwszym ruchu C4 albo skoczek F3? Dziś widziałem, reklama mi wyskoczyła. Kasparow grał w jakieś tam kamienie. Trudno mi to przetłumaczyć. Z Sylwią czy z Syntią, czy z kimś tam grał. Dwie partie wygrał, jedną przegrał, ona podobno była w to druga na świecie. Jeżeli ona była druga na świecie, to Kasparow to w tę grę nie miał szansy ani razu z nią wygrać, więc to też wyglądało na podejrzany wynik. Oszukano go niby, że niby grał z komputerem, a tak naprawdę grał z tą kobietą. Nie wiadomo, czy ona była druga na świecie wśród kobiet, czy druga na świecie w walce również z mężczyznami. Tego nie podano, nie doczytałem, nie zauważyłem. Za to Kasparow miał bardzo ładną czapeczkę. I grał na tak zwanym, na komputerze leżącym na stole grał taki. Na samym monitorku. Także to idę dalej, panie Damianie, bo ja panu uczciwie odpowiadam. Nie wolno mi zażartować. Takie wrzutki o czasie reklamy w momencie, gdy ważą się losy meczu, nie przydają powagi pańskiemu lizie. Tym bardziej, że teraz Jan nie będzie mógł grać zachowawczo i wszelkie kalkulacje oraz kontrakty sponsorskie nie mają znaczenia, gdy trzeba ratować sam. No jak pan widzi, panie Damianie, dzisiaj grał zachowawczo, nie podjął pryncypialnej walki, czyli pańskie założenie okazało się błędne. Okazało się błędne. Jeszcze raz, panie Damianie, prorokuję, że Jan wygra jedną partię i będzie dogrywka, a może wygrają 13 i 14 partię. Kiedyś grano mecz o 24-partiowe. Karpow z Korczynojem grali do 6 zwycięstw. Fischer chciał grać do 10 zwycięstw. Capablanca z Alochinem też chyba grali do 6 zwycięstw. Tutaj, ponieważ mózg mi się starzeje, więc nie pamiętam tego, ale chyba tak było. Także a co to jest ratowanie meczu? A co pan myśli, że to oni się przejmują? Kasparow nie ratował meczu ani z tym programem, który nie zagrał poza nim żadnej partii, ani z tym przedstawicielem WC Szachów, co 50 razy do WC chodził w czasie jednej partii. Także to pan Michał Małkowski o partii piątej. Panie Piotrze, odnoszę wrażenie, że nie był pan pod wrażeniem tej partii. No trudno być pod wrażeniem partii. Pozycja Carlsena w pewnym momencie była niełatwa, nie pomieści i mógł powalczyć o więcej. No ale, no mógł, no i co ja na to poradzę? Pan Jarek Koniarek. O, moment. Pan Jarek Koniarek. Typowa przyczajka. Stawka meczu nie pozwala zaryzykować. Pewnie tak będzie do ostatniej partii. Panowie powinni rozgrywać ten mecz szachy Fischera, musieliby się trochę wysilić, nie to co teraz. Szachy Fischera to nie jest dobre, panie Jarku, ponieważ wyjściowa pozycja jest idealna. Idealna. Ale ja panu powiem, co by wystarczyło. Przed każdą partią, 5 minut przed każdą partią, wystarczyłoby wyciągać z urny, z 3 urn po kuli. W jednej byłyby litery, kulki z literami od A do E, w drugiej cyfry od 0 do 9 i w trzeciej cyfry od 0 do 9. I grają ten debiut, który jest wylosowany. I musieliby grać ten debiut, który jest wylosowany pod rygorem
przegrania partii, jeżeli zagrają inaczej, panie Jarku. I to jest to. I to jest to. Jak i wtedy, gdyby wyskoczyło C89, musieliby grać marszala białymi, czarnymi i tak dalej, i tak dalej. Dobra, pan Adrian, dziękuję panie Jarku. Pan Adrian Szelest. Panie Piotrze, przypomina pan sobie bardziej bezpieczne pojedynki w meczu Mistrzostwa Świata? Panie Adrianie, no jakby tu panu powiedzieć. Tam przez pierwsze lata była olbrzymia różnica w sile gry. Bezpieczny był Capablanca z Alochinem w pewnym sensie. Czyli, ale to wynik, bo tam było dużo partii takich drętwo w kierunku remisowych. No ale te potem rosyjskie supermaratony, no to też były bezpieczne. No. Tu chcę zwrócić uwagę, że Carlsen, jak poprzedni mecz grał, z kim on tam grał? Z Caruaną zremisowali wszystkie partie. Caruana w pierwszej dogrywce nie potrafił zremisować remisowej końcówki wieżowej. Pan Leszek Monkry. Na razie nudy. Na razie, panie Leszku. Rozgrzejemy się pod koniec. Pan Radosław. Być może Carlsen chce zrobić to samo co z Caruaną, czyli wykoci w dogrywce. Jak pan ocenia szanse zawodników w partiach szybkich? Pozdrawiam. Nie wiem. Nie wiem, jak to ocenić. Carlsen jest wyśmienity, ale ten drugi też. Ten drugi jest potwornie szybki, ale ten też. Jak w juniorach nie pomieści bił Carlsena, z lewa i z prawa, to się mówi. Pan Wotek, wydaje się, że zawodnicy nie chcą ryzykować, bo nie muszą. Odrobienie ewentualnej straty punktu jest bardzo trudne. No właśnie, panie Wotek. Jakby to panu powiedzieć. Znowu pan Leszek. Sucha partia bez fajerwerków. Pan Bohusz, A4. O, pan Chuck Siron. Nareszcie rzeczowa analiza i to jest bardzo ciekawe. Czy pan Chuck Siron pochwalił, że to ja dałem jako pierwszy rzeczową analizę meczu o Mistrzostwo Świata w porównaniu z tymi, co dawali wcześniej? Czy to jest pierwsza rzeczowa analiza z tych, które dałem? Ciekaw jestem, panie Chuck, że pan mi tu odpowiedział. O! Tu pan Jarek, kasztanki, tiktaki, Malaga. I tu odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania. Nie ma więcej pytań. To pokażę jakąś miniaturkę, bo państwo czekają na miniaturkę. Obrócę szachownicę, bo tu będzie miniaturka, którą dał nam grał Ksawery Tartakower. Jego przeciwnikiem był Osip Bernstein, bardzo dobry szachista. 4-5. No i tu tego Filidora poszedł. Widzimy, chłopaki ostro grają i goniec C4. Oczywiście Sokolski znalazł, że lepsze było tu. Od razu tego gońca neutralizuje. Hetman E2. On chce zrobić tu. Taki cwaniaczek. I to jest pułapka, którą wydaje się, że czarne wpadają. A to sam Tartakower ustawił pułapkę i udał, że to jest w tę stronę. Hop! Pan Szachutek. To jest błąd. No i Bernstein nie odważył się. A dlaczego się nie odważył wziąć? Teraz grozi nie tylko skoczek C2, ale i wieża B8. I hetman w klatce. To jest typowe dla gambitu hetmańskiego, dla wariantu takiego
Taki obrona Keresa w zasadzie, gdzie się gra szybkie, goniec F5. Jak widzimy tu, musiałby dać szachutka, zrobić cofkę. Po goniec C5 stałby cieniutko. Ale to tak się człowiek mądrzy. I to jest znowu też przykład na pryncypialną porażkę. To, co nie pomiaści, robi białymi. Oddaje nie pomiaści biały kolor. I tak się w meczu o Mistrzostwo Świata nie robi. Stawia się stawkę na biały kolor. Koniec D4. No ruch. No ruch. Z gry środkowej. Hop. Pan szachutek. C3. Kochani. Wziął kunisia. Co, wziął dwie wieże? No musiał. Bo jak te wziął, to i te musi wziąć. I zakombinujcie jak tartakower. Czas się skończył i trzeba było zagrać hetman B5. I nie można się obronić przed matem. Jak się obronić przed matem? Nijak. Roszada jest niedozwolona. Na mojej szachownicy można zrobić roszadę, ale na wszystkich innych nie. Bo król nie może przeskoczyć przez pole szachowane. Goniec D2 pomaga. Albo nie. No zastanówmy się, czy goniec D2 pomaga. No nie. No, pozdrawiam pana Waligórskiego. Więcej zrozumienia dla mnie. Ale dziękuję i za takie lekko atakujące komentarze. Jak pan widzi, przyjąłem je ze spokojem. Do zobaczenia.